przegrywa przez knockout, ale podkreślam raz jeszcze, myślę, że wstydu nie przyniósł, pokazał charakter, to czuł Krzysztof, jednak te kilka straconych lat, kiedy można było bardziej efektownie oszlifowywać ten niewątpliwie pięściarski talent, dzisiaj to było wszystko widać. Natomiast Witalij Kliczko triumfujący, a my zobaczmy jeszcze raz te bolesne dla Sosnowskiego przede wszystkim, a także dla polskich kibiców sceny. No i to był cios kończący, wbił Polaka w ten narożnik, z którego wychodził do kolejnych rund ambitny pięściarz z Warszawy. Albert potwornie zmęczony podchodzi. Gratuluję teraz mistrzowi. Pogratuluję sobie teraz w tej chwili, oczywiście to jest fajny, fajny moment. Wielkie brawa. Teraz zjednoczona publiczność, to jest ważne. Teraz i nie polscy ma kibice, ukraińscy, polski, wszyscy, niemieccy, inni. Także w jednym wielkim aplauzie dla tej wspaniałej sceny przyjaźni polsko-ukraińskiej. Tak jest. 50-60 tysięcy ludzi stoi jednocześnie obu pięściarzom, bije brawa, naprawdę. Wielki szacunek dla Alberta. Tak naprawdę nie oszukujmy się, szans wielkich nie miał, albo miał zerowe szanse. Edward, co będziemy się oszukiwać? Tak, ale już z przeglonymi oczyma w końcówce walczył heroicznie. Chcieliśmy bardzo, ale chęci to nie wszystko. Brakowało troszeczkę umiejętności. Ale naprawdę jestem pełny podziwu dla Alberta. Walczył tak jak mógł, walczył jak najlepiej. Chwała mu za to. Dziękujemy Fiodorowi, że w przeciągu dwóch miesięcy zrobił naprawdę kawał roboty. Albert na pewno zrobił 200 razy więcej tej pracy jak do tej pory. Jestem pod wrażeniem. Fajna walka, fajnie się oglądała, aczkolwiek w każdym momencie było widać, że jednak zdecydowanie lepszym pięściarzem był na pewno Witalij Kliczko. Odetchnęła uszczęśliwiona Natalia, małżonka Witalija Kliczki. Cieszą się członkowie jego rodziny. Mówiliśmy, znakomity sportowiec, człowiek otwartego umysłu. Jest w ringu także już Władimir Kliczko. No a my spoglądamy tam w kierunku narożnika, gdzie Albert Sosnowski stoi. Teraz Władimir podszedł z kolei, pogratulował Albertowi Sosnowskiemu hartu ducha, ambicji. Jest także Krzysztof Zbarski, jego menedżer, uśmiechnięty, bo mimo wszystko, mimo tej porażki, której oczywiście 99% fachowców się spodziewało, to jednak Albert Sosnowski pokazał hart ducha, męstwo, ambicje, no i pokazał także to, na co go stać. Sensacji nie było, a teraz jeszcze raz z kolei wcześniej Albert Sosnowski pofatygował się do narożnika mistrza świata, teraz mistrz świata poprosił Krzysztofa Zbarskiego, by pozwolił jeszcze stuknąć się pięściami z Albertem Sosnowskim w podziękowaniu za walkę. My oczywiście za moment będziemy świadkami formalnego ogłoszenia werdyktu w tej walce. Mistrzem świata pozostaje starszy z braci Kliczko. Rzecz dzieje się oczywiście w Federacji WBC. Tutaj w ostatnich godzinach finalizowano kwestię kontraktu zbiorowego dwóch braci z telewizją niemiecką na kolejnych 5 pojedynków bokserskich. Oczywiście przekonani są włodarze niemieckiej stacji telewizyjnej, że będą to walki, do których będą wychodzili z pasami mistrzów świata wciąż bracia Kliczko. No i niewykluczone, że tak właśnie będzie. Dzisiaj Witalij Kliczko wygrał ten pojedynek pewnie przed czasem, ale dla Alberta Sosnowskiego jest to także trochę bolesna, ale lekcja. Ma 31 lat, jeszcze sporo przed nim. Tutaj Witalij dzieli się wrażeniami z pretendentem na temat tego, jak mu się boksowało z polskim zawodnikiem. Wymiana uprzejmości, kończą to wszystko bez cienia wzajemnych pretensji, żalu, tak jak było choćby przy okazji poprzedniej walki Witalija Kliczki. Pamiętacie Państwo może tę szarpaną walkę z rywalem ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to wygwizdany został Amerykanin za niesportowe zachowanie. Mowa oczywiście o Kevinie Johnsonie, kiedy po walce nawet Władimir Kliczko wskoczył i chciał wymierzać sprawiedliwość, a tutaj właśnie wielka gwiazda, jak mówiliśmy, porównywany z liderami zespołów rockowych, aktorami, fantastyczny sportowiec Witalij Kliczko, który dziś pokonuje kolejnego swojego przeciwnika w 40. zawodowej wygranej walce. 38. zwycięstwo przed czasem. Nie udało się w poprzedniej walce pokonać
rywala ze Stanów Zjednoczonych, faulującego, walczącego brzydko przeciwnika, o którym mówiłem. Natomiast dzisiaj Albert Sosnowski żadnych fauli nie popełniał. Walczył bardzo ambitnie, dał z siebie wszystko. Troszkę zabrakło, ale naprawdę jesteśmy dumni, że tak wspaniały charakter pokazał polski zawodnik. Piotr Łapin przy naszym pięściarzu. Tutaj oficjele zebrani także gratulują Sosnowskiemu właśnie tego, że się nie ugiął, że walczył naprawdę do ostatniej chwili, do ostatniej możliwości jeszcze odpowiedzi na ciosy rywala, do ostatniej możliwości ustania po uderzeniach. To formalne ogłoszenie werdyktu w tej walce. To oczywiście tradycyjna feta związana z uświęceniem.